Bardzo lubię to mieszkanie ze względu na to, że jest bardzo słoneczne. Jest dwustronne, co też jest bardzo ważne, bo to słońce mamy rano w kuchni, po południu w salonie, w pokojach na górze, bo zaraz o tym powiem, że mieszkanie jest właśnie dwupoziomowe. I to słońce, które po prostu towarzyszy nam cały czas, od rana do późnego wieczora i nawet w najkrótszy dzień roku, który ma niewiele godzin tych słonecznych, również możemy tutaj mieć bardzo dużo światła. Te budynki są z cegły, są niewysokie, czteropiętrowe, jest dużo zieleni wkoło, teren jest zamknięty. Mamy piękne choinki, trawniki, ale nie musimy ich sami kosić i to jest ważne. Jest w środku plac zabaw, bardzo bezpieczny dla dzieci. I właśnie tak jak wspomniałam, mieszkanie jest dwupoziomowe, przestronne. I ten układ, który tutaj jest, bardzo często jak przychodzą pierwszy raz do nas znajomi, są zadziwieni, że tak naprawdę mamy jakby dom w środku miasta, ponieważ ten dom, to mieszkanie sprawia wrażenie domu. I tak to się prezentuje, że czujemy się tak jakbyśmy byli gdzieś w pewien sposób w jakiejś takiej ciszy. To osiedle jest takie, że tu mieszkają ludzie, którzy stawiają właśnie na jakość życia. To znaczy mury są grube, sąsiadów w ogóle nie słychać. Na klatkach jest tak jakby wszyscy zachowują jakąś taką wzajemne poszanowanie i to jest też myślę ważne do takiego ogólnego mieszkania. To, co jest też bardzo fajne, to to, że tutaj jest blisko jeziorko, które tak jest zagospodarowanym terenem zielonym, ma nazwę nad Balatonem i tutaj też można uprawiać bardzo przyjemne spacery, jeżeli dzieci są małe, a jeżeli samemu chcemy z tego korzystać, to jest tutaj bardzo dużo ścieżek do biegania, albo ścieżek również rowerowych. Także ten rodzaj tej infrastruktury też jest już taki dosyć nowoczesny.